gwiazdy o tym. Dobrze wiem, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale na kanale Gołąb w sieci. Dziś gościmy z wizytą w oddziale Toruń u Tomka Rumińskiego. Witamy wszystkich hodowców. Witam wszystkich hodowców. Tomek, porozmawiamy sobie, naszą rozmowę zaczniemy sobie od sezonu 2023. Twoich wniosków z tego sezonu, jak on się dla Ciebie układał od samego początku? Kilka słów, gdybyś mógł o nim opowiedzieć. Znaczy sezon lotowy, może najpierw zacznę od głębi dorosłych. No to zaczął się dobrze. No pierwszy lot też był, powiedzmy, taki udany do całego oddziału. To był lot z wiatrem. No przylot wyglądał tu kapitalnie, bo tam chyba, już nie wiem, w dwie minuty czy trzy było 60 gołębi. No to wyglądało super. Na liście to się poprzerywało mocno, bo konkurencja też mocno dobrze biła, także to się rozłożyło. Nie było aż tak dobrze. Ale późniejsze loty były... Drugi lot był bardzo dobry, tam było parę gołębi w dziesiątce, chyba, no już nie chcę strzelać, ale tam było parę, na kolejnym, trzecim, czwartym też jakieś pojedyncze w dziesiątce. No i pięćsetki dobrze się układały, bardzo dobrze. Pięćsetki na rejon, lecimy w cztery oddziały, to na pierwszej takie pod wiatr miałem pierwszą serię i później dwa razy drugą, to tam chyba nikt nawet w trójce nie powtórzył. No. Ale maratony znowu były z wiatrem, takie bardzo z wiatrem, to chyba 20 na godzinę, 100 na godzinę. Generalnie ciężko było powtarzalność w końcówce sezonu, nie? No ciężko, no GMP mocno straciłem, nie wiem, tam chyba jestem 60 czy 50 tam w Polsce, ale na tym maratonie, bo to akurat do GMP był ten 120 na godzinę, nie? To, no, więcej straciłem punktów na tym jednym locie niż na wszystkich razem, nie? To no, mogło być dużo lepiej, nie? Tam, no, ale GMP generalnie typowałeś dobrze w tym sezonie. No, zamknąłem, nie? Także w okręgu też tam chyba podium jest, no. Także nie ma co narzekać, ale mogło być dużo lepsze, no bo żeby był ten maraton inny, nie? To by było, no, dużo punktów więcej, nie? Kilka słów na temat w ogóle wyników tego sezonu też mógłbyś powiedzieć, jak to się finalnie zakończyło, jeśli chodzi o gołębie dorosłe na razie. Czy dorosłe w okręgu, chyba B kategorię wygrałem, bodajże w D chyba drugi. No, w okręgu ogólnie mamy, no, tam dużo mistrzostw, dużo różnych, ale to stare plus modern to zdecydowanie ma tam najwięcej tytułów w okręgu. Nie? To, a w regionie w B kategorii jestem pierwszy przodownik, w C pierwszy przodownik i w D pierwszy przodownik. Nie? Także trzy razy czwarte. No. Trzy razy czwarte, też miałeś samicę, która była trzy razy czwarta w Polsce, tak. Nie jest to przypadek. No nie, na młode jest wicemistrz regionu. No to już jest jakiś tam, może nie jest taki super wynik, bo w Polsce to już jest trochę dalsze miejsce, ale no tu w tej części północnej Polski mi się daje, były trochę gorsze pogody i nie było aż takich wyników, że starczyło. No. A dorosłe, no jest samica ta, co wygrała mi lot, tą pierwszą 500-kę właśnie na rejon, już nie wiem, tam 9 tysięcy chyba gołębi wygrała, no to ona ma 6 miała w A, 6 B, no i dobrze siadała. I jest piąta w średnim dystansie w konkursie redakcji w Polsce. Nie? Później Samczyk jest roczny, trzecim rocznym w konkursie, także no jakieś tam sukcesy są. Nie? Zawsze mogło być lepiej, ale nie ma co narzekać. Ale generalnie jesteś jednym z tych hodowców w Polsce, którzy przez te ostatnie lata naprawdę co roku możemy oglądać, że te wyniki się utrzymują. To jest na pewno dla Ciebie bardzo ważne, bo
No bo powiedzmy sezon po sezonie cały czas sobie gdzieś musisz udowadniać, że no. cały czas jest dobrze, nie? No prędzej to było ileś lat na podium, nie? W Polsce, tak, no to tak. się patrzyło na to jeszcze inaczej. Teraz no już jest trochę gorzej, ale no ciągle w okręgu, w regionie te tytuły są. Nie? W Polsce no nie podium tam 30 na przykład, bo w kilku kategoriach tam któryś przodownik. Ale co roku nie możesz być no nie, no, na podium, bo to by ci się znudziło. Tym bardziej, że no myślę szczególnie o tą A kategorię, to u nas jest bardzo mocny poziom w oddziale teraz. Drugi rok z rzędu A kategoria, chyba 4 chodzowców ma tam do 100 z kawałkiem koeficjent. No. Nie? To, także teraz na przykład Przemek Wojciechowski, tu chciałem pogratulować, jest drugim wicemistrzem Polski w A kategorii, także... Też od was oddziału. Tak, no jest z kim walczyć. Nie? Tak, także... dokładnie. Natomiast jeszcze chwilę sobie omówimy sezon Gołębi Młodych i ja zakładam, że w przyszłym sezonie może być poprawa tych wyników. Powiem później dlaczego. Natomiast jeszcze kilka słów o tych młodych. Znaczy młodych też wyhodowałem sporo, bo tam około 200 miałem. To było też to, bo ja jakby chciałem odbudować trochę hodowlę, bo po poprzednim sezonie, gdzie na jednym locie trochę tych starych gołębi zginęło. I poprzedni rok młodych, powiedzmy, po lotach została też połowa. Połowa odpadła gdzieś tam, sezon był ciężki. W tym roku uchowałem dużo tych młodych i odpadło bardzo mało. Ja mi się wydaje, że to jest kwestia też no, zdrowia takiego, bo to wydaje się, że jest dobrze, ale nie na 100%. Nie? A w tym roku młode no, leciały super. Może nie przełożyło się to na wynik jakby w Polsce, bo na 5 lotów są 4 super kapitalne, a jeden słabszy, no i ten muszę liczyć. Nie? I to no, akurat no. zaliczony, wiem. To był lot taki bardziej z wiatrem, gołębie przeleciały, usiadło chyba 15, ale to od 50 któregoś w oddziale i tam były chyba dwa typowane tylko. Generalnie gołębie młode siadały super. Ja wiem, że ty się tak średnio będziesz chciał tym pochwalić. Natomiast można sobie, patrząc na listy, wywnioskować, że zdrowie musiało być, bo nalot gołębi, powiedzmy, no, czołówce, od razu od początku te gołębie siadały znaczy, jeden... Pierwszy lot to też tam było 20 chyba 5 pierwszych, ale tam coś przegradzało i następne. Drugi lot usiadły 44 naraz i to no, w 50 w oddziale, tam to jakieś były przed moimi. No ten trzeci był gorszy lot, czwarty lot od chyba od drugiego usiadło tam 20 ileś, ale znowu w 50 tam chyba do 40 dochodziło. No i ostatni lot, piąty, to 38 usiadło w minucie, nie? I dwa inne gołębie przedzieliły w oddziale. No to no, loty były bardzo dobre. Nie? A gdybyś miał wyciągnąć wnioski właśnie odnośnie sezonu gołębi młodych, porównując te dwa ostatnie, czyli ten i poprzedni, co miało największy wpływ na to, że te gołębie w tym roku, tak jak mówisz, w zeszłym roku no było troszeczkę gorzej, w tym roku znaczna poprawa. Może sezon był ciut ciężejszy rok temu, bo też patrząc na ilość gołębi w oddziale, to jeszcze bardziej ubyło tych gołębi. Ale no, ten też nie był ogólnie łatwy, i, bo czasem jak jest udany sezon, udane loty, no to wszyscy mają nalot, tak jak na przykład pierwszy lot na stare. A tu raczej nie było aż takich nalotów, a gołębie siadały dobrze, no więc nie wiem, się wydaje, że to zdrowie, że to wyczucie tej karmy, ale i zdrowie, bo to wydaje się, że jest dobrze, a coś tam może w niektórych siedzieć, później to się przenosi. Ale miałeś jakieś przemyślenia odnośnie wyczucia karmy, o czym wspomniałeś w zeszłym roku na przykład, co? Uważasz, że te gołębie przekarmiałeś? Mi się wydaje, że za mocno były karmione, no. Bo to się chce lepiej, żeby wyprzedziły, żeby miały siłę, a to lepiej, to nie o to chodzi, no, nie? Raczej nawet na stare te loty do kategorii A mi się wydaje, że lepiej krócej te gołębie niż, nawet jak jest lot pod wiatr, to się wydaje, że muszą, ale to... No, często przekarmiałem, mi się wydaje, że i na maraton tam jeden zdecydowanie przekarmiłem gołębie. Też to jest takie, no, bo karmi się na długie loty, wiadomo, przyjdzie ciężko, upał, karmi się mocniej. Wtedy u nas ten pierwszy maraton miał być początkowo w sobotę i to zapowiadał się taki dwudniowy. No ale, że powiedzmy w rejonie była decyzja taka, jaka była, że lecimy w poniedziałek, no i się zrobiło 120 na godzinę, tam nawet pojedyncze gołębie jeszcze przekroczyły to. No bo 120 to jest 2000, a tam ja, chyba 200 nawet było przekroczone, także no to u mnie miały te 120 i to z maratonu. To jest już odległość, powiedzmy, yes. one mogły osiągać nawet szczytową prędkość, myślę, że 150 na godzinę. No tak myślę, bo to na pewno nie strzelam się idealnie. No u nas był pierwszy gołąb u hodowcy, to ma prawie 780 km, to był w czołówce w rejonie. A 780 km to chyba bez 2 minut czy 3, 6 godzin, nie? Także, no to... Nie spodziewałeś się, jak wyszedłeś oglądać, patrzysz, a to już coś siada. No, znaczy, już miałem sygnały z rejonu, że tam mają bliżej, na bliższych kilometrach, że są jakieś gołębie pojedyncze. Ale chwilę jeszcze czekałem, nie było zaraz, ale nagle 5 naraz usiadło, nie? No, ale z tyłu, nie? To już przeleciały, nie? Ale 5 naraz usiadło i tam od 30... Drugą serię z lotu miałem wtedy w oddziale, nie?
Także seria była dobra, ale no nie te typy, nie tak jakby się chciało. A powiedz mi jeszcze, jeśli chodzi o to karmienie, mówisz, że za mocno chciałeś poprawiać i tak dalej, myślisz, że zgubiła cię już trochę rutyna, że te ostatnie lata były, no powiedzmy, no po prostu perfekcyjne, bo w zasadzie nie mogłeś prosić o nic więcej, bo te wyniki się układały super, więc gdzieś powiedzmy troszkę sobie sfolgowałeś, czułeś się pewnie? Może być. No, to też może jest kwestia tego, że no, nie poświęcałem aż tyle czasu tak na obserwację, na wyczucie tych gołębi. No bo to mi się daje to dużo robi, to żeby wyczuć, nauczyć się karmić, bo to też nie jest, że komuś napiszę na kartce, że tak czy tak trzeba karmić i to wtedy będzie dobrze. Nie? To najważniejsze jest to wyczucie tej karmy proporcjonalnie jakby do formy gołębi, do lotu jaki ma być i jaki był. Nie? To mi się wydaje jest ważniejsze. Nie? Nauczyć się karmić. Nie? Tak jak no, Przemek Lejner tu z Odolanowa, no, kolega bardzo dobry mój, co też mu pomagam. No kilka lat już próbował, dosyć dobrze to wychodziło, no a ten sezon też miał kapitalny, nie? I no, sam wie, że wyczuł tą karmę i sam o tym mówi, że wyczuł to w końcu. Nie? Czuł już jak po prostu tego, czego gołębie potrzebują, może tak, nie? Bo te same gołębie, tak samo szykowane, te same produkty, wszystko, nie? Dawał, no tam powiedzmy drugi, trzeci rok, no tamte były dobre lata, w dziele też tam wygrano, ale teraz miał takie przyloty jak umie, nie? No. No i lepiej na tym skończył, bo 11 w Polsce jest, ma młode, także lepiej mu to wyszło. Tak. Dlaczego ja powiedziałem wcześniej, że w przyszłym sezonie będzie znowu lepiej moim zdaniem? Powiedziałem to dlatego, że po prostu obejrzeliśmy sobie już sporo gołębi i wyglądają naprawdę, no wyglądają fajnie. Myślę, że ty też to potwierdzasz, że jest super. Ten okres na pewno musiałeś przepracować fajnie, dlatego chciałbym, żebyś opowiedział o tym, jak po zakończeniu sezonu wyglądała opieka nad tymi gołębiami, bo ja jestem po prostu nimi, może zachwycony będzie duże słowo, natomiast naprawdę wyglądają super, jeśli chodzi o tą jakość upierzenia i o ich taką wagę przygotowaną, no naprawdę, naprawdę wygląda to dobrze, więc opowiedz nam, jak do tego staro doprowadziłeś. Znaczy to jest podobnie jak zawsze było, może lepiej z tą karmą trochę coś dobrane i ze zdrowiem. Mi się wydaje, że to upierzenie też jest ważne od zdrowia. Jak jest super zdrowie w gołębiku, no to i ta jakość upierzenia będzie zawsze lepsza, nie? To gołębie nie musiały być teraz, nie były podawane, nic tam były gdzieś badane w międzyczasie. Teraz nawet jutro ma być Tomek Borkowski z Koby u mnie, też będę jeszcze badał, zobaczymy, czy coś teraz wyjdzie, ale raczej tam za dużo się nie spodziewam. Ja też się także nie spodziewam raczej. No, ale chcę to skontrolować jakby. Wiem. No, podawane były środki, no, dużo z Primy. Te powiedzmy, probiek jedynka Quickorn, to u mnie jest to cały rok. Nie? O, jakiś olejek czosnkowy. Ogólnie dużo olej nie dawałem, bo to dużo ludzi też myśli, że się dużo daje olej, to lepsze te pióra takie bardziej są. A to może karmą też, bo opierzeniowa mocno karma mieszana z lotowymi karmami jeszcze, no, już w okresie jakby wrzesień, październik, no to było jeszcze tych karm dużo lotowych dokładanych do tego. Nie? I oleiste karmy, ale nie za grube też, bo ja też wolę dosypać osobno jakieś białko, siary, no, siary z Primy, prokolostrum chyba dosypywałem z tej O2. No i dużo takich rzeczy też, typu buraczki. No to kolegiarka tutaj z Kłodawy, też miałem właśnie no czarny bez, sok z czarnego bzu, tego dużo stosowałem. Mi się wydaje, że to też robi dobry efekt, nie? Jakby na tym upierzeniu. Nie? Ale generalnie suplementacji, powiedzmy, w tym okresie pierzenia zazwyczaj w większości gołębników jest najwięcej, nie? Sporo. No, znaczy są te, co w sezonie umie jakieś aminokwasy, to bardziej jest Tauben Gold, Gerwin W, Siarap, no, te probioki, Quickor. A Pavifag z Ronfielda, ja tego sporo stosuję, ale nie ma czegoś tam nagle, no, na przykład siar tego kwiatu siarczanego tego nie daje, nie? Nie, tylko to, co jest w Tauben Goldzie, a tak nic więcej nie miałem. Nie? Dużo też drożdży, tak jak rozmawialiśmy Drożdże, jakieś zioła, mieszanki różne, Quickor, Krautermix, tu kolega mi takie robi, też tam zioła, także dużo takich rzeczy. Ja myślę, że pióra i tak dalej na pewno to miało duże znaczenie, ale jeśli chodzi o ich wagę, sylwetkę, taką jak one są tutaj wyglądają, bo one są fajne, lekkie, one nie są zapasione w ogóle w tym okresie, czyli teraz powiedzmy
ostatnio już zaczynasz przechodzić na inną karmę, one podczas pierwszego. Znaczy teraz jest dokładana karma dietetyczna do tej karmy już, nie? Bo już kończą pierzyć, no ale młode są takie, że jeszcze mają te, szczególnie te przyciemniane, że trzy lotki mają, nie, do zrzucenia, także no tak nie chcę nagle tu jakoś, tej karmy nie będzie nagle zmieniona na jakąś ubogą bardzo, ale to bardziej z ilością tej karmy jest, że już nie leży, tylko tak bardziej jest wydzielana, nie, w ten sposób. No właśnie, ale karmione są dwa razy. Dwa razy dziennie, tak. Cały czas będą. Znaczy mi się daje, że lepiej, jak ktoś ma możliwość dwa razy karmić, to raczej jest lepiej, to one przez to nie łapią też tej wagi, nie? Bo tak się objadają, to nawet wystarczy wodę, jak są mrozy, dać raz dziennie, tylko wieczorem, nie? Ale rano, żeby tą karmę wsypać, nie? I to, coś pojadą. No, to mi się daje, że to daje, że tak, że one się nie przypasają. Są pojedyncze gołębie, które się przypasły, ale to bardzo pojedyncze, nie? To już mało. Tak, zdecydowanie widać po nich, że one zapasione na pewno nie są, są w takiej kondycji, że mógłbyś je w zasadzie jutro zakoszować na jakąś edycję lotu zimowego. No, pewnie nie byłby zbyt udany, ale bo już nie latają tam dość długo. Stare to nie były wypuszczone po ostatnim locie. Od razu. Młode coś próbowałem, ale trochę dłużej, ale to źle się to kończyło. Także, no. Jeszcze jakieś straty były po sezonie? Były. Znaczy, zakończyłem próby, jak 12 nie miałem na noc, nie, z młodych. Także na drugi dzień tam się zleciało chyba 7, jeden za 2-3 dni, a 4 nie ma do dziś. Nie? I to 4 na jednym oblocie zginęły. No ale to już i wtedy już przestałem próbować. Nie? A powiedz mi jeszcze, tak nawiązując sobie do tego sezonu gołębi dorosłych, no w tym roku wiadomo, praktycznie 90% hodowli, które odwiedzam, miało tę samą przypadłość, jeśli chodzi o gołębie dorosłe, czyli to tak zwane, kolokwialnie mówiąc, adenu. U Ciebie już sobie rozmawialiśmy wcześniej, też ten problem Cię nie ominął. No ja, jak sobie poradziłeś, gdybyś mógł powiedzieć, jak to w ogóle wyglądało, jak reakcja Twoja, bo to jakby pojawiło się dopiero po locie. To się pojawiło przed trzecim lotem w piątek, zobaczyłem taki niepokojący kał tam u jednej z samic. Tej samicy nie dałem na lot. Ale resztę wszystko załadowałeś? Resztę włożyłem wszystko. I w miarę usiadłem w czołówce i procentowo dużo w konkursie. No może nie tyle w czołówce, co by mogło być, wiadomo, ale dosyć dobrze wtedy przyleciały, dużo w konkursie, no i wtedy się zaczęło. Jeszcze jechałem na przyjęcie tego dnia i jak odjeżdżałem, nasypałem tej karmy sporo, żeby dla tych, co dolatują, żeby było, i przyjechałem wieczorem, no to już tylko były wymioty i no, widziałem, że już się źle z nimi, nie? To już w dobrym nastroju byłeś na przyjęciu, nie? Znaczy wtedy też tak nie wiedziałem, ale znaczy widziałem, że już się coś bierze, bo już niektóre przyleciały nawet dosyć czołowo, co tydzień wcześniej usiadłem na przykład tam w dziesiątce na oddział, przyleciały w konkursie albo nie, ale w miarę, no to już widziałem po nich, że już nie były w złym stanie. Nie? One jeszcze powalczyły, widać, że to aż im tak nie przeszkadzało, ale no już było źle z nimi. A kolejny dzień, kolejne dni, to samice wszystkie w głębiku spały, nie? Jak się weszło, chwilę się ruszyły i no, chwilę powstały i wszystkie spały. Nie? To. I jak wtedy reagowałeś, żeby je doprowadzić na następny lot, bo czwarty lot, no to wynika na to, że to był kolejny wymagający lot pod wiatr. Tak, no, bo to następny lot był pod wiatr, jeszcze chyba jeden nawet. Znaczy u mnie to się ciągnęło tak naprawdę 2 tygodnie. Po tych pierwszych objawach podałem im Stolisana Adeno Mix, czy Adenocoli Mix, no ten produkt. No i jakieś tam była poprawa, ale to, bo to powiedzmy wszystkie były takie trochę nie bardzo, ale takie no bardzo powiedzmy chore, że typowo po nim było widać, było kilka. I to jednym przechodziło i drugie brało, nie? I to się tak ciągnęło 2 tygodnie praktycznie, zanim to przeszło. Później już tylko dawałem krople żołądkowe i no, widziałem, że przegłodzenie, słabsza karma i mało, i krople żołądkowe dawały już taki efekt, taki sam jak leko, nie? Czyli ten lek pewnie tak mi się wydaje, że może nawet nic nie dawał. Nie? Przewód pokarmowy wracał do normy, jak one nie były tą karmą zasycone, nie? No. A czy mi się wydaje, bo to są różne teorie, ale moim zdaniem to było wirusowe coś, no powiedzmy na typu rotawirus czy coś takiego, ale no, bo bakteria żadna nie zatokuje tak szybko stada naraz, nie? To moim zdaniem to... Ale w ogóle wiesz, sam fakt, że w tylu miejscach w Polsce... No i to w kabinie gołębie się, no to tak jakie są, nie? Takie przypadłości, że jakoś to się rozprzestrzenia, no nie wiem. Ale to sądzę, że to jest wirusowe, nie? Także tu jakieś antybiotyki raczej za wiele nie dadzą, nie? Tak jest. Tomek, przejdziemy sobie do gołębnika. Trochę od mojej ostatniej wizyty w gołębniku zmian nastąpiło. Pokażemy sobie, jak teraz w środku wygląda. No i w gołębniku zaprezentujemy sobie kilka najlepszych gołębi tego sezonu 2023. Dobrze. Także Tomek, teraz przyszliśmy sobie do gołębnika lotowego samców. Kilka zmian w tym gołębniku. Już przed sezonem lotowym te zmiany się pojawiły, także gołębie musiały się szybko dostosować. No
tak, no cele były wymienione w styczniu jakoś, na początku stycznia, nie? Także musiałem się przygotować, trochę przystosować. Troszkę zmieniły miejsca, stare samce nawet nie w tym samym miejscu obrały półki, nie? No właśnie miałem ten temat poruszyć, bo generalnie ciekawa sprawa. Zaobserwowałeś, że gołębie, które cele w zasadzie, one mogłyby iść dokładnie w tą samą celkę. Tak, no specjalnie było zrobione właśnie tyle samo i tak samo, żeby te stare nie zmieniały tej celi. A jednak mimo to poszły całkiem niektóre w inną stronę. Nie? Z pierwszego rzędu na przykład z dołu na ostatni do góry. Nie? Czyli no takie dziwne, trochę się zdziwiłem tym, ale... A zaobserwowałeś na przykład po tych samcach, czy miało to na wpływ w porównaniu do zeszłego sezonu? Znaczy, bo to sobie... tak, to były zostawione takie najlepsze lotniki tylko, nie? Takie powiedzmy średnie i słabe, to i tak stąd już były wycofane, nie? No, no i tak poleciały dobrze, no może mogli polecieć jeszcze lepiej, nie? No, bo to tak ciężko stwierdzić, nie? No ale zobaczymy jeszcze kolejny sezon, jak to wyjdzie. W każdym razie generalnie gołębie już są porozdzielane, samce u siebie, samice u siebie. Tak. Kiedy w ogóle gołębie rozdzielałeś w tym roku? Znaczy ja rozdzielam zawsze szybko, ja nie trzymam tak długo do końca roku, jedynie gdzieś tam, jak jakiś jest tam pojedynczy gołąb, no, jeszcze oddochowują czy coś takiego, a tak to rozdzielam gdzieś koniec września. No jak odchowam młode, gdzieś koniec września, czy tam początek października. No może to początek października bardziej jest, no bo one znoszą już te kolejne jajka jeszcze przeważnie i coś tam siedzą na tych jajkach i wtedy jakąś tam większą grupę oddzielam naraz, nie? Nie chcesz już ich, powiedzmy, chcesz, żeby one dosyć szybko się przepierzyły też, nie? Znaczy, bo to jest tak, że dosyć, jakieś pojedyncze samice zniosą bardzo szybko te jajka. Młody jest mały, one zniosą te jajka, no, nie? Jak odchowują to młodego, to one zaraz by się już mogły kluć te jajka. I dlatego wtedy za długo nie czekam, no bo byłyby jeszcze raz zniesione, nie? Jakby dłużej poczekał, nie? A chcę, żeby już pierzyły. No i wtedy, tak jak teraz, powiedzmy, to już są całkowicie wypierzone te stare. Nie? To tak już... jest. Chciałbym zapytać, gdybyś mógł wskazać te najlepsze gołębie, które w tym sezonie najlepiej sobie radziły. Na razie tak ogólnie powiedzieć, czy to te same gołębie, które przez ostatnie lata zawsze u ciebie najfajniej siadały, czy coś z tych nowych gołębi, które wprowadzałeś, też się wybijało? Znaczy dużo gołębi leci, powiedzmy, z tych starych linii, jeszcze dzieci, olimpijek, czy, no, czy tego derba wewco był drugi, czy jego rodzeństwo, ale z nowych gołębi, od Andrasa drapy fajnie gołębi się pokazują, samiczka na przykład w tamtym gołębiku uchowana u kolegi, u Przemka Kleinerta w Dolanowie też super leciała. To tam 50% jest z moich gołębi, 50% z jego, ale no też bardzo dobrze. No i odrapy dosyć fajnie te gołębi. A tak to już jakieś pojedyncze, te pitbulle czy coś, to podokładane już było wcześniej. Nie? A tak, no to z tych, te podstawowe stare linie i coś z nowych, no to tak z tych drap. Nie? I to było z linii drapy olimpijczyków, ze Skyfightera, no z Lycera, w 20 roku. A 20, czyli już jakieś doświadczenie z nimi. Tak, no już, no, już można coś więcej powiedzieć. A w 21 sprawdziłem od drapy z linii Kittel i Porsche. I te gołębie też fajnie, już roczne dobrze poleciały na młode w tym roku, młode już po rocznych z tamtego sezonu. Nie? Także no, z tych gołębi jestem zadowolony. I to praktycznie po każdym było coś fajnie poleciało. Nie? Były takie skupione konkretne gołębie z konkretnym pochodzeniem, ale no, tam jest jeden chyba gołąb na 7 czy na 8, co tak tam nic nie wydało. Reszta lepiej lub gorzej, ale coś dalej. Czyli tak z tych gołębi to bardzo dobrze. Jesteś zadowolony. Tak, no bo to nie jest tak prosto coś dołożyć, żeby zaraz coś pasowało. No zdecydowanie, właśnie dlatego też pytam o te nowe gołębie. W każdym razie ty starasz się od czasu do czasu coś do swojej hodowli dokładać. Są też gołębie, o których zbyt wiele na razie nie możesz powiedzieć, bo to też początki tak, jakby nowe, na twoim gołębniku. Ale starasz się, żeby coś dochodziło. No, znaczy jakaś nowa krew to praktycznie się co roku pojawia. Nie? Teraz bardziej to były też jakieś wspólne łączenia tam z kolegami, no, czy ze Stanisławem Skuchą, czy teraz z Przemką Kleinerta właśnie z Dolanową, tam też kupił fajne olimpijczyki. Łączyłem teraz z Bendkiem Kowalskim z Kładawy, to też pozdrawiam Bendka, no, przy okazji. On miała samicę na pierwszym średnim dystansie w Polsce, ja to połączyłem tak, na tego mojego derba, nie? I też tam mamy teraz no, dzieci, także zobaczymy, co z tego będzie. Tak jest. Tomek, zaprezentujemy sobie teraz samczyka. Po prostu ja ci powiem tylko tyle, żebyś wskazał mi najlepszego gołębia na tym gołębniku, a ty się długo nie zastanawiaj. Bo czym dłużej się będziesz zastanawiał, analizował, to wiesz. Nie, to jest ciężko powiedzieć, nie? Ale co najmniej trzy by musiał pokazać, nie? A czy bo super są tu roczne gołębie, ale może pokażę tego starego z 20 roku, nie? To jest ten 10-3-1, to jest brat tego derba. Aha. I ten już jako młody był najlepszym lotnikiem oddziału.
jako roczny czołowy konkursy, jako dwulatek. On miał wtedy z czterech lotów miał 6 koeficjent, nie? Jako dwuletni. Ale głowa jest tego z 19 roku, nie? Tak, no. No jest, no. Ale ta rodzina bardzo dobrze mi leci. Dzieci po dzieciach, nie? I tak ogólnie już w różnych krzyżówkach. Ty już tak rok temu mówiłeś mi, że planujesz... No, jakby... tu widać ostatnie pióro. Może pokażemy, nie? Właśnie. Mówiłeś, że planujesz postawić dużo na te gołębie, jeśli chodzi o tego samca właśnie z 19 roku. No, czyli to się zaczęło dobrze sprawdzać, w tym roku się potwierdziło. Tak, no tu na przykład obok jest jego syn. Jego syn tego, co prezentowałeś? Nie, tego z 19 roku, tego derba. Jego 104809, co był drugim asem Polski, jest pełny syn i złączenia z tą 9743, co była druga wa w Polsce i rok wcześniej była czwarta. Nie? To jest roczny samczyk, czołowo siadał, czołowe konkursy. On tam chyba z 4 lotów ma około 30 koeficjent. No. W przyszłym roku powiedzmy no liczę na niego, w przyszłym sezonie, a jak to wyjdzie, nie? Zobaczymy. Teraz ciężkie dylematy przed tobą, bo będziesz musiał wybrać 50 na przyszły sezon. No nie jest właśnie prosto, nie? Tutaj jakoś podjąć decyzję, która... Ale on na pewno tam wyląduje. No ten na pewno, ten dwa na pewno. Tutaj samczyk po 71-50 po olimpijce. Ten? Tak, no. Może go najpierw tak za chwilę go złapię. Tak, złapiesz go, ja już go pokazywałem, bo zwrócił uwagę. Od razu się tutaj prezentował na celi. Też ma czołowe konkursy i chyba jest dobeliczony, jeśli się nie mylę. Ale też czołowo siadł i taka 300 była ciężka bardzo jedna, to też usiadł chyba czwarty u mnie. Takie skrzydło. No tu widać, nie? Te znaki właśnie na piórach mają. O tym mówić, że widać po prostu, że wszystko wygląda dobrze. To praktycznie którego gołębia byśmy tam nie pokazali, to one mają... To tak wygląda, jakby te końcówki piór były takie tłuste, nie? No nie wiem, z czego to wynikało, ale już miałem takie prędy tak? W poprzednich latach, rok temu aż tak to nie było. Nie? To już tam gdzieś, no w dużo wcześniej. Nie? Zobaczymy jak. To jest syn olimpijki 71-50 tej za kategorii. Aha. A ojcem jest 95-60 po tej parze od Waldka Piszczały, taki no bardzo dobry samiec w rozpodzie u mnie. No i czołowe konkursy. Po tym samcu to już też tam miałem kilka lotników bardzo dobrych. Nie? Pokażemy sobie kotu do światła, tak jakby na celi. O, tutaj właśnie. No, będzie się obracał, będzie chciał do celi lecieć. Roczny samczyk, ale myślę, że... Możesz go puścić na cele, to on nam się jeszcze zaprezentuje. I generalnie możemy jeszcze wspomnieć, że cela na ruszcie drewnianym. Z przodu tutaj mają tą deseczkę, taką dosyć szeroką. Tak, nie? Znaczy chciałem, żeby mogły sobie tu siedzieć na nie takie spokojnie, nie na ruście, nie tylko na tym. Wiadomo, to teraz trochę się tam będzie brudzić zawsze bardziej niż jakby była wąska, ale to... Ale chyba wygodniej im, nie? No, myślę, że wygodniej. Generalnie wtedy ten samiec lepiej tej celi pilnuje. No, to chodzi po tym, ja tak pilnuję właśnie, to głównie na tym siedzi, nie? Na brzegu. Nie? Tutaj też mamy... O, nie pokażemy go, bo nam się schował, ale Tomek go złapie. Generalnie bardzo spokojna stąd, nie? Praktycznie stoisz naprzeciwko nich i wszystkie do celi. Ten samczyk już był teraz wycofany, tylko zostawiliśmy go. Teraz zostawiłem go specjalnie tu jako partnera w tym roku. Będzie tu jako partner tylko? Tak, on jest w parze z tą samicą drugą w Polsce, tą Szymelką z Pitbulla. Nie? Co już w tym roku był jako partner, tylko no dalej leciała dobrze. Jakoś tam nie widziałem, żeby bardziej czołowe konkursy robiła, bo rok wcześniej miała pierwszy konkurs, w tym roku nie miała, ale na pewno jej nie przeszkadza, że samiec czeka. Nie? A to jest samiec też z drużyny. On był w 19 roku w drużynie do Mistrza Polski WA, nie był liczony. Generalnie właśnie ty sobie trochę też jako partnerów tych swoich starszych lotników zostawiasz. Coś też, no nie wszystkie do rozpodu, coś zostaną ze starszych. No, żeby po tych te lotniczki, jak już jest któreś na jaką je partner zostaje, to żeby było z jakichś konkretnych gołębi. Nie? A to jest wnuk tych dwóch podstawowych par. Nie? I po synie 733 i 711. Tak, i po 711 to jest po synie 13889 z 14 roku, to no, wyda mi bardzo dużo. Taka 5852, ona z 15 roku, samica wtedy nie była nigdy w drużynie, bo liczyło się 5 gołębi i 5 konkursów dla kategorii. Ale jakby się liczyły 3, tak jak teraz, no, na co roku byłaby w drużynie. Nie? No 3 loty, 4 miała kapitalne, ale gdzieś nie mogła domknąć później. Nie? Tego no, siostra, nie? Ale... Ale ten 889, tą końcówką wydał mi dużo i w różnych połączeniach, jak go łączyłem na złotą medalistkę, po tych dzieciach i po tej złotej medalistce i po nim jest dużo. No.
A powiedz mi, Tomek, jeszcze taką jedną rzecz. No bo teraz powiedzmy mamy taki okres, wiadomo, tej pracy hodowlanej najwięcej w sezonie. Mówię tu o poświęconym czasie i tak dalej. Natomiast teraz też wiadomo, hodowcy mówią, że do pracy trzeba włożyć dużo. Jak wygląda taki dzień na co dzień w tym okresie w Twojej hodowli? Znaczy, no, karmione są dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Wodę robiłem za wyjątkiem tam parę dni, jak w dzień marzła, to była robiona tylko rano i już wieczorem je robiłem czystej. No bo wieczorem to tam o 16 to jedzą, piją je, to ona nie stoi, nie wiadomo ile jest chłodno. A jak marzło, to drugi raz była zrobiona i tyle. I karmiłem dwa razy dziennie. Dodatki na karmę, no codziennie praktycznie coś jest mieszane, nie? Czy jak nie warzywa, jak, czy no, czarny best, czy inne rzeczy, no sedachol, ten probiotyk. Ale czasu praktycznie spędzasz u nich dużo? Znaczy, no trochę spędzam. Samo powiedzmy pokarmienie, przygotowanie wszystkiego sobie, nie? To już zabiera jakiś tam czas. Nie? W głębikach to tak. No nie jest, że tu siedzę codziennie i tam nie wiadomo ile właśnie czasu, ale ciekawi, nie? Nie, jakoś nie, zaraz nie jestem tak dużo. Bo one też tak dosyć spokojnie się zachowują. Ciekawi mnie, z czego to wynika. Zazwyczaj jak byłem, to troszeczkę było większe poruszenie. Może już na dworze zobaczyli, że jest ciemno, trzeba iść spać. Może tak. A ich przebudziliśmy trochę. No raczej są spokojne, nie? Tutaj jak wieczór teraz, nie? To już tylko te samce, to one by się parzyć chciały najlepiej, nie? To widać. Pokażemy tu jakiegoś, ale widzę, że on już jest... Czeka, że samica mu tutaj przyniesiesz, a tu nic. No. Jakieś próbne parowania czy coś też będą wchodzić w grę, czy... Będę robił, tak? Ale to tam w styczniu, nie? Także parować planuję w lutym jakoś, nie tam około 10 pewnie lutego, nie? Będą parowane. Czyli te... No teraz będą szczepione, nie? Teraz chcę zaszczepić. Teraz już będziesz... Teraz czym będziesz szczepił? Mykosamowirę będę szczepił. No. Czyli standardowo? Tak. No. Przekonany jesteś do tej szczepionki? No raczej tak. Młode tam próbowałem też RP czy PH szczepić, nie, ale tak to raczej te dorosłe będą tylko myko szczepione. Nie? A właśnie w tym roku porównując zeszły rok, jeśli chodzi o loty młodych, a ten rok i właśnie o te szczepienia. W tym roku więcej razy byłem wyszczepiłeś jakoś nie. W innych terminach i tak dalej? Czy... Nie. Dwa razy były szczepione. Rok temu chyba były trzy razy łącznie, nie nawet. Czyli teraz te szczepienia jakby, no tam nic, nie więcej, nie ten. Nie. Ja jeszcze tu zaprezentuję, Tomek, samce, bo widzę, że się pobudziły. Natomiast my przejdziemy sobie do tej części gołębnika, która u Ciebie zazwyczaj w tych sezonach poprzednich lepiej się spisywała, czyli do samic. Samice, tak. No. Uciekają. Nie usiedzi na celi. Musi być w ciągłym ruchu, także idziemy tam jako samic. Tylko drzwi nie możemy zostawiać uchylonych, bo... No, bo zaraz przelecą. Już słyszą, nie? Także u samic też się zmieniło, jak widać. Tak, też inne cele. Są samice i parę późnych młodych, nie? Polotygałowych, razem z nimi siedzą. Tak, one sobie tutaj razem przebywają. Od razu sobie pokażemy, Tomek, kilka tych najlepszych samic tego sezonu. Myślałem, że zaczniesz tej spaczki, ale jednak nie. A, ta była pod ręką. Ta to może trochę przebudzenie tego sezonu, bo samiczka już tak leciała trochę gorzej. Ona jest po... Ojciec jej to wnuk właśnie tych dwóch par moich, tych podstawowych. A matka to już siostra takiej, co była czwarta w Polsce. Tam były te lipowieckie dołożone. A ona jest w którym roku? Ona jest 20 rok to jest. Aha. I samica już poszła teraz poza 50. Ona w tamtym roku na treningu mi zginęła. Znalazła się gdzieś tam, przeleciała. Została wtedy odebrana. Ona mi się daje coś przechorowała, bo wtedy jak właśnie podałem ten lek, to ona charczała. To głównie przez nią to było podane. Nie? No i chyba ten lek faktycznie jej pomógł, bo w tym roku zrobiła 9-2. Nie? Tylko już wylądowała poza 50. Jej pomógł, tylko że zaszkodził. Kosztem innych, tak. Ale pod tym względem to... No byłaby w drużynie, nie? Gdyby była w 50, to byłaby w drużynie, poszła poza 50. Nie? Teraz mam dylemat, czy ona jeszcze będzie w stanie jako 4-letnia coś pokazać takiego szybkiego, czy nie, nie. A nawet jeśli takiego szybkiego nie będzie w stanie pokazać, to już może ten bieg ją trochę ustabilizuje też, nie? No może być, nie właśnie. A jeśli chodzi właśnie o ten lot feralny z zeszłego roku, jeszcze jakieś gołębie z tych najfajniejszych, które tam straciłeś,
pojawiły się z powrotem, wróciły? Czy... Nie, nie, to już tak jak te, co wtedy wróciły, tam powiedzmy w ciągu, po paru dniach tam jej tam przez tydzień tak dolatywały, a później już nie. Ale to też była ciekawa sprawa, że te gołębie po prostu dolatywały środa, czwartek, piątek, byliśmy wtedy tak, jeszcze no. W kontakcie, pisałeś, że trzy w czwartek, no, w piątek po kilka jednego dnia, nie, tak. Dziwne to było, nie? No dziwne, pierwszego dnia wróciło siedem, na drugi dzień jeden. I dopiero od wtorku no chyba trzy i taki codziennie po kilka, nie? Tak. Do niedzieli, no i to jak codziennie 3-4, nie, to się moment zbierało. Tak, tak, tak. Nawet była sytuacja, że przylatywał jednego, wpuszczałem, za chwilę był drugi. No, bardzo dziwne. I to w dobrej kondycji dosyć. Nie? I to... Ale zazwyczaj po takim locie tydzień jest ciężki, więc na koniec jak zaczęły dolatywać, to no. Trochę się człowiek podbudowuje. Ja to od razu lepiej. Kilka z tych samic sobie zaprezentuję, pokażę, jak one wyglądają. A ty w tym momencie... Zastanów się, którą teraz zaprezentujemy samicę z tego sezonu. Tak jak powiedziałeś, tutaj jest też kilka późniejszych młodych gołębi razem z nimi, tak. Jak widać, może też pokażę jak wygląda kawałek, jak wyglądają odchody w tym czasie. No, ta u góry to jest ta, co była 3 razy czwarta w Polsce, a już teraz będzie wycofana. To tutaj? Tak, to jest ta 4621. Aha. Ona już jest który 17. 17 rok. To teraz jeszcze jako 6-letnia leciała. Znaczy ona wtedy po tym locie, tym ferelnym powiedzmy, przyleciała chyba we wtorek. Aha. Bo w środę, ale taka no, bez mięśni w ogóle. I ona jako jedyna wróciła w bardzo złym stanie wtedy. I w tym roku po jakimś ciężkim locie, tam tym drugim czy trzecim, niby się odbudowała wtedy, ale to już no, nie jest to. Nie? Te mięśnie już tak się nie zregenerowały, jak by mogły. I wtedy no, już nie mogła podlecieć. Konkurs chyba się zrobiła z tego lotu, ale... No ale teraz jednak... ona jeszcze jest w tym roku drugim weteranem okręgu, nie? No, ale już nie będzie, bo już nie będzie lotowana. No tak, ale generalnie, jeśli ona powiedzmy przyszła we wtorek, te gołębie wtedy później dolatywały, no miała chęć tego powrotu do domu, skoro ona w takim stanie jeszcze walczyła do końca. Nie? Znaczy myślę, że na ten cały czas to tylko latała i to nie było siedzenia raczej nie indziej. No właśnie, tak dalej. Jak już o weteranach mówimy, to ona jest właśnie pierwszym weteranem, a to jest samiczka 9693. Ona jest jeszcze rok starsza. Rok starsza i ona teraz jest pierwszym weteranem. Rok prędzej były w odwrotnej kolejności, aha, ta była druga, tamta była pierwsza, a teraz ta jest jako pierwsza, nie? Tamta jako druga. I to jest córka takie 999, nie wiem jeszcze, takie stare samice lotniczki. 999 to myślę, że... Kto twoją hodowlę zna, to akurat 999 kojarzy. No, też taka drobna, brudna, niebieska. Nie? A tam dalej też się wchodzi z tych samych gołębi, ale już tam trochę dalej. Nie? Ale no, ta 999 wydała kilka takich asów. Nie? Co jakiś czas taki wychodzi wybitny gołąb z niej. Nie? No. Może pokażę samicę jeszcze, już właśnie po samczyku od Andreasa Drapy. Ojcem jest jej... No, po córce Porsche 911 po synie Kitla. Ojciec jest i ten syn Kitla, ten połowy u niego najlepszy, powiedzmy, z tych dzieci Kitla. I sparowałem go na córkę tej mojej hurikanki, tak zwanej tej lotniczki, co 4 lata z rzędu tak super siadała. No i wyszły fajne gołębie już, nie? Już ta samiczka jest czołowy, chyba na drugi konkurs ma na oddział, jeśli dobrze kojarzę. Też jest liczona do kategorii. Także myślę, że przyszłość hodowli może być w tych gołębiach. No widzę, że są szybkie, że potrafią właśnie wyjść z tych łączy na te moje gołębie, takie no, czołowe lotniki, nie? Pokażemy sobie ją jeszcze. Tutaj bardziej ją pokażemy do światła. Będzie widać, jakie ona ma kolory, bo naprawdę te kolory ma... No, chcę tylko tam lecieć. Chce się pokazać nam, tak. Także tu jest już coś, powiedzmy, coś nowego. Tak, no to 50% to już nowe gołębie, nie? W 50% jest inna już. Nie. Ciekawa jest tutaj też ta samiczka późna. Ona tak się cały czas tutaj patrzy na nas. Taka jest spokojna, inteligentna. No to jest córka właśnie tej weteranki pierwszej. I córka, bezpośrednio tak. Aha. Tu na przykład złapałem samicę. To już jest córka tej szpaczki, tej drugiej rocznej Polski, z Pitbulla. A to jest jej córka i tego samca, co tam prezentowałem, co mówiłem, że był w drużynie do mistrza Polski liczony. No. I ona też fajnie leciała i z 500 dobrze usiadła. Teraz będzie 2-letnia, no zobaczymy. No też na pewno w 50 pójdzie. Jest taka 27,97, no to
Zobaczymy. Zweryfikujemy za rok, nie? Dokładnie. Ale no myślę, młody gołąb, nie, roczny, także... Pokażemy sobie jeszcze skrzydło. Może coś pokazać. Nie? Tak jest, tak wygląda. Tak wygląda ta szpaczka. Ale ta jej mama tam cały czas też jest lutowana. Tak, tak. No 12 konkursów teraz jeszcze w tym roku zrobiła. Ile? 12, tak. 12. Trochę na... Co roku tak siada, nie? No dobrze, tak w tym roku trochę mi nie dopięła tej kategorii C, bo mogła zrobić, już ma dwa dobre. I ostatnie maraton właśnie te dwie siostry mi, kurde, przyleciały, godzinę się spóźniły. Nie? Generalnie gdzieś ta kategoria C, można było z tego sezonu wyciągnąć jeszcze sporo więcej, nie? No więcej, no. Dużo więcej. Wyjściówki były super, a gdzieś później zabrakło. O, tutaj mamy. Tak. Mamy też paczkę, nie? Tak, złapił. Pokażemy ją sobie, bo ona na to zasłużyła. Ona była drugą lotniczką Polski. W tym roku znowu 12. No, co roku fajnie. W tamtym roku też maraton wygrała w oddziale. Też była liczona i w reprezentacji była w okręgu, także... Ona taka troszkę ciemniejszy kolor ma. No, trochę się potrafią zmieniać też te kolory. Po przebierzeniu. No. Ona może tak dużo nie, ale z tej rodziny ogólnie, które to się sporo zmieniają. Pokażemy jeszcze skrzydło. No już ostatnio lotko rośnie, no tak wszystkie mniej więcej, ostatnio dopiero teraz pierze, bo wszyscy, no to samo. No. Także teraz jak już kończą się pierzyć, to teoretycznie można je spokojnie szczepić. No by można, nie? Tylko też patrzę, żeby nie było ujemnych temperatur, nie? Że... No moim zdaniem ta szczepionka słabo się rozchodzi, guzki się potrafią robić, nie? Bardziej te głębie odczuwają, to... Mikrosalmowie szczególnie. No bo jest olejowa, nie? Także tak. Takie... No najlepiej jakby było 10 stopni chociaż i ciepło, no raczej będzie ciężko, ale byle chociaż mrozów nie było. Na minął się dokładnie. A jak nie, to trzeba coś myśleć, gdzieś brać do domu je zabierać, jak już ktoś nie będzie miał możliwości, a będzie chciał zaszczepić, a będą mrozy, no to poleciłbym tam pokarmić się powiedzmy w południe czy po południu i za godzinę do domu do ciepłego szczepić i rano odnieść, to się powinno już rozejść. Czyli całą noc jeszcze... No, bo, nie, bo tam godzina czy dwie to moim zdaniem to się nic nie da, nie? Ona się tak szybko nie rozchodzi. Nie? No i podgrzewać trzeba. Pamiętać, że jak jakieś zimno na dworze się szczepi, no to że no w tej butelce, w tym flakonie też się to ochłodzi, nie? To nie jest cały czas takie ciepło jak na początku, nie? A to się szczepi najlepiej tam... Najlepiej brać do domu i szczepić już w domu, nie? W temperaturze to... powiedzmy chociaż pokojowej takiej. No to już by było wtedy takie pewne, nie? Jak więcej tam godzin, no to zdąży się rozejść, nie, ta szczepionka. Także teraz przeszliśmy sobie już do gołębnika młodych. W zasadzie całkowicie zmieniliśmy gołębnik. Tak, w drugim gołębniku. Bo tutaj jesteśmy u młodych w twoim tym nowym gołębniku, który już kiedyś prezentowaliśmy na filmie. Tak. Natomiast tutaj były gołębie przyciemniane. Tak, z tego przedziału tutaj z tego gołębnika były przyciemniane te młode. Nie? Były zaciemniane, koroleta była opuszczana, taki półmrok był robiony. Na piórach to w miarę wyszło, bo kończyły sezon powiedzmy na tam 4-7 piórach, nie, zależy który gołąb. Ale jakoś na, powiedzmy z lotów siadało grupą, nie, no i siadały i tu i te nieprzyciemniane też utrzymywały jakby tempa z nimi. Nie? I generalnie robisz powiedzmy to już od kilku sezonów, czyli część gołębi przyciemniasz na którymś gołębniku, na pozostałym metoda naturalna. Tak. No i teraz kilka wniosków twoich, bo już masz jakieś doświadczenie kilku lat. Chodzi mi już nie bezpośrednio nawet o to, jak to wygląda w sezonie gołębi młodych, bo powiedziałeś, że ty dużej różnicy w tym roku nie zaobserwowałeś, radziły sobie te nieprzyciemniane tak samo. Natomiast jeśli chodzi później o gołębie roczne i dorosłe... To też nie widzę różnicy. Też mam dwa szybkie roczne w tym gołębiku i samca i samica, no bardzo szybkie też były przyciemniane. Dwie roczne są do kategorii tam chyba A czy B też liczone z tamtego gołębika. Nie? Czyli tak, no nie ma różnicy. Nie? Tylko, że u mnie to przyciemnienie, mówię, to nie jest, że jest pełne skrzydło, nie? Bo co innego, jak ktoś przyciemnia, ma pełne skrzydło na młode, to może to się później odbijać na stare. A tak jak u mnie, one tam zaczynają sezon na dwóch, trzech piórach zrzuconych, większość gołębi, zawsze się trafią jakieś wyjątki pojedyncze, że albo nie rzuci żadnego, albo rzuci 5 czy 6, nie? I siedzą razem, to samo jedzą i też się trafią takie. Ale no... Ogólnie to no, nie ma, na stare nie zaobserwowałem, żeby któreś tam nie leciały czy leciały. Nie?
Także pod tym względem to moim zdaniem nic im nie przeszkadza. Takie przyciemnianie jak ja robię. Nie? Wiem, czyli no. Pozwalasz im coś tam wyrzucić? Coś rzucą, dopiero później... zaciemnią i to tak jest. Ja podnoszę przeważnie około 10 roletę, a opuszczą różnie. I 17, i 21. O. Zależy, czy oblot robię, czy nie robię wieczorem im, ale czy mi pasuje. Nie, nie. I mi, no, przez to aż tak całkiem nie trzymają tych piór, ale mi się. Ja to robię dość celowo, żeby one nie miały pełnych skrzydeł, bo by był bardzo duży problem ze spierzeniem później. No właśnie, nie? O to mi też chodzi, chciałem ten temat, żeby się rozwinął, jak teraz to wygląda w obecnej chwili. No, ten samczyk trzymał w sezonie bardzo dobrze pióra. No to ma jeszcze 3 do zrzucenia, nie? O, pokażemy może właśnie. No, jeszcze ma 3 pióra. Trzy pióra. A mamy połowę grudnia w zasadzie, tak, nie? No, no, myślę, że zdąży spierzyć, nie? Że tak do końca dobry. Stycznia on spierzy. Ja w tamtym roku też mi w styczniu jeszcze zrzucały. To są z takich szpaków, z takiego białego te szpaki, co mam, one też fajnie lecą, sporo ich zostaje. Też się pokazują, ale... No może złapię jakiegoś innego, nie co? Tu jest, tak, 20. No ten powiedzmy miał, no nie wiem, 7 piór czy coś takiego. No to już pierze ostatnie, nie? No. A ten co zaczynał loty, tamten chyba na pełnym skrzydle ten szpak zaczynał, albo jedno miał spierzone. To jeszcze ma. No to on ma 3, nie? A tak jak ten tak normalnie zaczynał bodajże na 7, to ostatnie pióro spierzył. No. I też czołowo siadał, tam z jakiegoś lotu potrafił dobrze usiąść, nie? Też z tych ostatnich, także... Pokażemy go tutaj bardziej pod ze światłem. A jakieś specjalne, powiedzmy, traktowanie lub specjalne jakieś masz dodatkowe metody, żeby ewentualnie to pierzenie przyspieszyć tych gołębi przyciemnianych? Znaczy to ogólnie tak, powiedzmy to co podaję, to jakie prowadzę te gołębie w tym etapie, to mi się wydaje, że to... W tym etapie pierzenia, że to wystarczy, nie? Że tu nie trzeba, nie wiadomo, nic innego robić, nie? Także to jest jeden z przedziałów, ale generalnie gołębi młode leciały z tego przedziału. Z dwóch. Tutaj obok tak samo. Tak. I tu cały ten gołębi był przyciemniany. Na tych oba przedziały. No. Tutaj nie było wszystko tak samo. W tamtym gołębiku tam jeden boks był przyciemniany, a drugi nie. Ale to co, generalnie jak rozpoczynałeś powiedzmy odkładanie gołębi do gołębników młodych, to tu starałeś się odkładać te starsze? Tak, to tu na przyciemnianiu poszły te pierwsze gołębie. I tam więcej późniaków. Tak. A w tej drużynie, gdzie jesteś, no też jesteś wicemistrzem regionu, więc one musiały ten wynik wylatać. Bardziej byś wskazał ten gołębnik czy tamten? To się chyba podzieliło 3 na 3 nawet, bo to 6 gołębi jest, jeśli dobrze pamiętam, to 3 były stąd i 3 stamtąd. Także to nie widać różnicy. Każda droga prowadzi do Rzymu, nie? Mi się zdaje, że kluczowe to jest jednak zdrowie, nie? No wiadomo, gołębie muszą być, ale zdrowie jest też, no... Żeby już taki typowo bardzo dobry wynik osiągnąć, to najważniejsze jest zdrowie, moim zdaniem. Nie? A jak coś tam będzie brakować, coś nie tak, no to później też coś będzie brakować. Nie? Ale o to zdrowie trzeba jakby... utrzymać je cały rok. Całym rokiem, tak, się przełożyć. Jeśli powiedzmy teraz w tym okresie byłoby coś nie tak, nie ma szans chyba już później w sezonie, żeby to wyprostować. No raczej ciężko, nie? To już później nadrobić, szczególnie jak już odbije się to na piórach, to już później jest ciężko to nadrobić, nie? Pod tym względem to, no trzeba dbać cały rok, no. Zobaczymy teraz, jak, powiedzmy, przykładam się bardziej niż rok temu, nie? W tej porze jesiennej. Trochę więcej czasu jest poświęcone i bardziej dopilnowane. Zauważyłem, że generalnie sprawia ci to sporo radości w tym roku, nie? No raczej tak. Także teraz jeszcze zanim sobie przejdziemy do domu, to pokażemy samicę, młodą samicę, która jest właśnie w tej drużynie kategorii A. Tak, to jest samica szpaczka. Na stronę ojca jest to imbret na pitbulla, a matka to jest no, imbret na 733, podwójna jego wnuczka, nie? Tam z różnymi samicami, nie? Była wychowana. Czyli no dwa imbredy na siebie i też fajnie poleciała. Czołowe konkursy, jednak no, w szóstej głębi się tu u mnie złapała, także... Musiała czołowo siadać. No i dosyć dobrze wchodzić jeszcze. Od tak tego jeszcze trzeba zacząć, bo tych gołębi sporo siadało razem. Pokażemy sobie jeszcze Tomek jej skrzydło. A ja cię w międzyczasie dopytam, no bo mówisz takie łączenie inbred na inbreda. Tak. Czyli tak starasz się gołębie też do lotu łączyć. Znaczy takie, że no dwa imbrydy na siebie to dość rzadko łączę i widzę, że też pasuje to. Pasuje, nie? No, no ważne, żeby to nie były imbrydy z tej samej rodziny, nie? Tylko tak. Z różnych, ale... A jeszcze dopytując, jak wprowadzasz gołębie do swojej hodowli,
powiedzmy, w jaki sposób starasz się je zaaklimatyzować tutaj, czyli zawsze dokładasz do swoich głębi, nie ma takiej sytuacji, że łączysz dwa gołębie sprowadzone razem? Znaczy, próbuję łączyć czasem dwa razem, tak łączyłem i z Herkamona, jednego samczyka, na samicę na przykład o drapę, no to nie bardzo to wyszło, nie? A jak już te drapy dołożyłem do siebie, czy Herkamona na siostrę tego WF, a drapę na linię tego 7-3-3, no to już wyszło fajnie, nie? No, nowe dwie linie, żeby złączyć nowe dwa gołębie ze sobą, to ciężko, nie? To już chyba dawno nic nie wyszło takiego, nie? One muszą jednak być tutaj być założone. No. Widzę, że to najlepiej pasuje, jak dołożę do tych już... I jak dołożę, powiedzmy, do dwóch linii tych podstawowych, jak nic z tego by nie wychodziło, to już wiem, że raczej nie ma co próbować, nie? A tak jak nowe na siebie, no to można próbować i nie wiadomo, czy się uda, czy nie, nie? Dokładnie. To by można długo to testować, tak, i ciężko by było pewnie jakieś takie konkretne wnioski wyciągnąć, nie? Jeszcze sobie pokażemy tą jedną samicę. Moją faworytkę z gołębnika tutaj zaprezentujesz ją, ale złapiemy ją i pokażemy, bo ona nam tutaj przeszła na korytarz. Pokażemy tę samicę, ona mi tu od początku wpadła w oko, odkąd przyszliśmy i tak już jesteśmy drugi, trzeci raz i cały czas mi się podoba, w ogóle nic się nie zmieniło, także jestem ciekaw, z czego ona się wywodzi, co to za gołębie, też ten kolor u ciebie, no nie jakoś tak często spotykany. To tak, kolor to głównie jest z matki. Matka jest nakrapiana pstra, wychowana u Andrzeja Truszczyńskiego. Pozdrawiam tutaj Andrzeja z Lubawy. To jest wychowana po dwóch moich gołębiach, dał mi ją do lotu. Aha. Jako roczna, my wtedy nagrywaliśmy też taki, chyba ją na filmie, już nie wiem, 6 chyba miała, tam czy 7, 2 kategorii, ale to po trzech lotach już było, jest trzech pierwszych lotów. Taka pstra nakrapiana właśnie samica, co później tam się coś stało wokół na jakimś locie, jest w rozpłodzie. A ojciec to jest syn tych dwóch reprezentantów tego derba i 9743. Czyli to jest wnuczka tych dwóch plus strata matka. Tak źle nie wybrałem. No nie, to raczej. No i oboje rodziców lotowane. My chyba prezentowaliśmy kiedyś nawet razem, ja mówiłem, że je tak połączę na filmie. To była ta pstra samica z 20 roku od Andrzeja i ten niebieski samiec z 21. On miał komplet na młoda i też dobrze siadał. No a że dziecko dwóch reprezentantów Polski, to poszedł do rozpłodu. Tak jest. To jest płomień. Także tutaj w tym gołębniku mamy przyszłość hodowli Tomka, a my teraz, Tomek, już idziemy do domu i tam jeszcze kilka słów powiemy. Samiczka o numerze 12656. 12656, zgadza się. Samiczka już starsza. Trzy pióra trochę się pokrzywiły tu w klatce, ale trzy piórka do zrzucenia. Będzie też jej brat za chwilę. I to jest samica po synie 7-3-3, po takim 9-6-5-6, bo bardzo dobrym lotnikiem też czołowe konkursy, bodajże i pierwszy konkurs i w lotnikach w oddziale. A matka to jest po samicy to jest drużyny, co było liczone do kategorii. No ale tu bardziej z tej pary też naszykowałem dwa gołąbki. No bo fajnie na kilku hodowlach już przekazują, w tym u Kamila Biragi właśnie ma super samicę rozpłodową, taką 910 bodajże końcówkę. Derbę jeszcze miał drugiego gołąbka z tej pary, za co też bardzo dobrze mu przekazywały. To jest pełne rodzeństwo. To jest samiczka 56 końcówka. Generalnie ci, co oglądali film z hodowli Kamila, to na pewno... Na pewno kojarzą, bo wspominał o tym właśnie. Tak, no ta dziesiątka derba to tam bardzo dużo rodowodach się przewijała w tych czołowych lotnikach jako matka, babka. Nie? Fajna samiczka taka. Fajnie oba są zbudowane i samiczka i samiec. I to będzie pełne rodzeństwo. Pełne rodzeństwo, tak. I to jest samica, za chwilę pokażę samczyka, żeby... Także teraz zaprezentujemy sobie pełnego brata z gniazda tej samicy, którą przed chwilą pokazaliśmy. Tak, 12655. To jest 325. No to jest samczyk. No, pięknie taka, zbudowany. Super duży gołąb rozrośnięty. No jeszcze się wiadomo porozrastają, poukładają, ale... No i to po bardzo dobrym synie tego 7-3-3 jako lotnik, ale i... A i może też dodam, że matka tego olimpijczyka derba, to jest właśnie po tym synie 7-3-3 też, po tym samym co ten. Nie? Tylko tam było i z inną samicą wtedy był połączony. Nie? No ale to widać, że ten 9-6-5-6, ten syn 7-3-3, no... No bardzo dobrze przekazuje, jak z kilkoma samicami dał dobre gołębie takie do rozpłodu, co później wydały.
Spokojny gołąb, nie? Tak samo, leży sobie. Bardzo spokojny. Pokażemy jeszcze jego niezbudowany, bo piękny gołąb. I on i ta samica zresztą, oba podobnie poukładane. Wiadomo, że samica troszkę mniejsza od niego. Tu będzie taki pokaźny samiec. Duży gołąb, ale nie głęboki, bo często są gołębie, takie jak są duże, to są głębokie. A ja za bardzo też takich gołębi właśnie nie lubię. No nie, może przez to, że te nie są takie, ale co? Może też są dobre, ale on tu widzę chyba 3 pióra zostawił, nie ostatnio. Ale też to fajne, jedno białe pióro w tym skrzydle. Jedno białe w tym, nie? Także. I 3 lotki do spierzenia mu zostały, nie? Mogę myślę, to klasa gołąb. Także przechodzimy sobie do prezentacji kolejnego gołębia. Mamy kolejną samicę. Samicę o numerze. Tak, samiczka o numerze 13794. Tak jest. Jest to siostra tej samicy, co prezentowałem w gołębiku tej szymelki z pitbulla, jeszcze jednej siwej. No, one bardzo dobrze długie loty umie lecą, nie? Te gołębie. To może trochę jakby no pitbulle powiedzmy są na krótki dystans powiedziane, nie? A tutaj łączenie no bardzo dobrze umie wychodzi na długich, ciężkich lotach. Takie ciężkie 300, 500, 700 to najlepiej ten dystans pasuje. Nie? To jest samiczka drobniejsza, późniejsza, no to jeszcze ma. Generalnie to nie są jakieś duże gołębie, nie? Nie, nie. No na trzecie pióro pierze. Nie? Ale to jeśli chodzi o takie ciężkie loty, w jakieś dziwne pogody, w deszcze, nie, to no bardzo dobrze sobie radzą. Nie? No i czym ciężej, to lepiej. Może nie są aż takie szybkie gołębie, nie? Ale jak już przyjdzie taki, trzeba powalczyć lot, nie? To już bardzo dobrze wtedy to wychodzi. Nie? No i fajnie przekazują, nie? To z tych rodzin, taki po tych lotniczkach i po rodzeństwie, co mam w rozpłodzie, czy taki szpak na gołębiku, co samczyk był, to też jest no, po rodzeństwie tej samicy, nie? Wszystko wyhodowane. Prezentujemy kolejną samicę. Prawdopodobnie samiczka, która znajdzie się na aukcji. Zaczniemy sobie też od jej numeru. 12659 numer. Wszystkie młode i 0326 są, nie? No samiczka, ta wywodzi się z jednej strony z Olimpijki 7150, po córce Olimpijki. Fajna taka, ma też białe z obu stron przy oczach. A ojciec jest tu właśnie od Andrasa, drapy. Też leży, no ja nie trzymam, nie? Ona leży sobie na rękach. Ojciec to jest syn Skyfightera i Gold Marie, nie? Czyli Skyfighter to jest olimpijczyk, syn Pokerface'a, a Gold Marie to jest no, samica po Bolcie, 6 razy pierwszy Bolt, a Gold Marie pierwsza, no typ jest czempionat, nie? Pierwszy lotnik Niemiec. Także. I z tego łączenia super mi gołębie lecą właśnie. Już samica i dwuletnia dobrze leciała, jako roczna w tamtym roku, 11 wam miała po tym Skyfighterze. Nie? Dążono do tych 75-50, do tych szybkich gołębi moich, ale no... I super zbudowana ta jest, jest taka... No widać, no bardzo ładny gołąb. Tutaj sobie leży tak, że... Spięta bardzo mocno, nie? Może skrzydło pokażę. Też tu, no, 3 lotki widzę zatrzymała ostatnio. Tak, samiczka o numerze 12192. Tak jest. Ciemno okrapiana, mocna samica, fajnie zbudowana. Matka to jest 13887. Ona bardzo dobra w rozpłodzie, córka 733304, ale taka bardzo dobra córka. 86 z gniazda i też właśnie dała tego lotnika, co był w drużynie do mistrza Polski WA. Po tej samicy też były lotniki czołowe. No to jest tak, o. Tam ma tu 2 pióra zostawione ostatnie. Są takie gołębie, głównie te z rozpłodu, to starsze, takie z czerwca. Nie? One się już tam do łączenia nadają. A ojciec to jest 1040, taki samczyk z 21 roku. Syn 9743, tej co była druga i czwarta w Polsce, WA 2 lata pod rząd. I była łączona na tego derba, nie? Drugiego asa Polski WA kategorii. Nie? Czyli tutaj mamy też wnuczkę dwóch superlotników. Wnuczka tych dwóch drugich w Polsce i wnuczka 733304, ale no po takiej bardzo dobrej córce z 14 roku. I fajnie ta samica. No. Tutaj z przodu szerokie plecy takie. Też super zbudowana. Fajna, fajna właśnie samica. Chciałem coś tu, raczej konkretne ptaki wybrać. Także teraz przechodzimy do prezentacji samczyka. Tak, samczyk o numerze 12614.
taki tak niebieski, mazany. Mazany właśnie. Tu ma taką białą kropkę z tyłu. Bierzemy. Też jest fajna. Tak, tak. Taka myślę cecha. No i to jest wnuk 733, ale może powiem bardziej, bo matka jego jest po 18-317, czyli po tej najlepszej z drużyny do mistrza Polski WA. I ona była łączona na brata tego Derba, tego olimpijczyka, drugiego w Polsce. To matka jest z tego łączenia i to jest pełna siostra Samczyka, co w tym roku ma 15, da, już miał po 3 lotach, taki no, bardzo dobrze leciał. A ojciec jest po 7-3-3 i po samicy od Kazimierza Skuchy po najlepszej lotnicy regionu, pierwszego Łódź. I ona była najlepszym lotnikiem i to jest siostra tej trzykrotnej olimpijki. Czyli to jest wnuczka tej najlepszej lotniczki regionu. Wnuk 733, wnuk najlepszej z drużyny do mistrza Polski, no i wnuk brata tego Derba olimpijczyka. A matka to pełna siostra Samczyka, noczowego lotnika z tego roku do kategorii rocznego, czyli no, liczę na niego w kolejnym sezonie. Tak wygląda. Teraz samiczka numer 13795. Tak. Niebieska samiczka. Fajnie tak leży, łamie się tak fajnie w dół, tu plecy w ogon ciągnie. Jej ojciec to jest właśnie po 711, ten 13889 14 roku, taki super rozpodowiec, tam dzieci, jego wnuki, no dużo wtedy do kategorii do mistrza Polski był liczona, jego syn, jego wnuczka. Teraz też czołowo lotniki są. Te wszystkie łączenia na złotą medalistkę, co na 20 roku, co fajne wydają, to są z nim właśnie była łączona. To bardzo szybkie skrzydło, te uskoki tutaj wentylowane, te ostatnie lotki. Nie wiem, czy tak wszystko widać, ale tak się zwężają. No. Jeszcze jak je przepierzy, to będą... No, to jest myślę gołąb taki... No i fajna semica, tu chce się wyrywać, ale widać plecy, jakie wystają. By chciała najlepiej lecieć, ale... ale nie poleci. No i a matka, to jest ojciec, a matka to jest samica na numerze 1000 i to 733 był połączony na 18008, a 18008 to córka złotej medalistki 711, ale ona była czwarta w H w Polsce w 20 roku, nie? Czyli była rezerwa na olimpiadę teraz do Oradei, do Rumunii. Nie? Także tu, no to jest włączenie bardzo dobre, nie? Także to jest córka tego 13889 super rozpodowca, jednocześnie wnuczka tej czwartej w H w Polsce i wnuczka 733. Prezentuję gołębia numerze 13751. Tak jest. Nakrapiany samczyk. Też może tu cztery pióra do zrzucenia. I starszy też już gołąb. Też szybkie skrzydło. Tak jest. I to jest pełny brat olimpijki mojej ostatniej. Z Oradei, z kategorii H, no miała szóste miejsce, 4788. No bardzo do niego podobna, też taka nakrapiana na takim samym oku. I to jest pełny jej brat, ona była wtedy w H, no druga w Polsce, albo w drużynie wicemistrza Polski w B. I była liczona też bodajże do mistrza regionu w maratonie. Nie? I wywodzi się z gołębi tak, ojciec to jest od Czarka Hałata z Chemży, a matka jest z hodowli Szultka, Edmund i Artur. Oni mieli wtedy, moja samica miała złoty medal w Rumunii, ta pierwsza, a ich miała brązowy. Jej się wymieniliśmy dziećmi. To jest po córce tej olimpijki z brązowym medalem. Aha. I po tym samcu od Czarka Hałata. Nie? A tą olimpijkę z brązową medalistką łączyli na gołębia od Rainera Putmana, Imbret Kleine Dirka. Nie? Także no, to jest po dwóch gołąbkach z innych hodowli, ale no super. Ale też pełne rodzeństwo tej olimpijki. No tak, pełna siostra, pełny brat olimpijki. No i też hodowle bardzo dobre, nie? Czy Czarka Hałata, czy... Tak ich także to jest gołąb, myślę, no super do rozpłodu, nie? Dobrego. Prezentuję gołębia numerze 12173. Połowy samczyk. Tak jest. Też już taki starszy gołąb, przepierzony. I to jest złączenia tak, ojciec to jest wnuk Porsche, po córce Porsche i po synie Kitla od Andreasa Drapy, ale po takim najlepszym u mnie bodajże 264 po takim synie Kitla. No, czyli to jest wnuk, ojciec to jest wnuk Porsche i wnuk Kitla, Porsche 915, a matka to jest córka tej mojej hurikanki
I takiego 9-6-2-3, co prezentowaliśmy na Lotowo, bo w drużynie do mistrza Polski wał, nie? To z tego łączenia. No i to jest, on ma tu dwie lotki do spierzenia jeszcze. Jest bardzo podobny do tego ojca, tak do tego z Porsche, bardzo podobny. I barwą, i budową, i oko. No i z tej pary mi super leciały już. I młode w tym roku są dwa takie połowy po sezonie. Dwa jeszcze inne gołąbki, jest nakrapiana samiczka czołowo-siadała. No i roczne są, roczna samica czołowo-siadana. Drugi konkurs na oddział do kategorii jest liczona. Także widzę, że no myślę fajne, linia fajnie się to będzie sprawdzać. Tak samo już z tamtego roku miałem siostrę jego w rozpłodzie. To po tej siostrze też mam 4x4 młode, nie? Po sezonie patrzyłem sama. Dołożona do linii tam 990. Prezentuję gołąbkę numer 11716. Jest to niebieski taki samczyk. Tu ma taką białą, tą jedno pióro ma spieszone. Tu ma jedno białe lotko. I tak, ojciec to jest właśnie ten niebieski syn Derba i te 9743, czyli tych dwóch reprezentantów, co były dwa drugie w Polsce. Ten lotnik co tak fajnie w tym roku poleciał jako roczny. A matka co córka 733. Nie? I tutaj, no myślę, to samczyk będzie, już głowa taka większa. Na pewno. Białe na głowie takie. A rodzice nie mają nic białego, nie? To wyrzuciło gdzieś tam z dziadków. Nie? No myślę, bo wnuk dwóch reprezentantów Polski, syn superlotnika, nie? Także do rozpodu raczej. No i też leży gołąbek, nie? Na rękach, nietrzymany. Jeszcze pokażę plecy jeszcze. O, teraz pierzą, tak te pióra ich stoją wszędzie, ale no fajnie trzyma, to wiadomo, za rok jeszcze lepiej te gołębie się porozrastają, będą leżały, ale... Gołąbek o numerze 13705. Nakrapiana taka z białym piórem samiczka, tak. Białe na głowie. To jest córka tej najlepszej weteranki okręgu, tej 9693. To jest pełna jej córka, po niej wyhodowana po lotach. No to jeszcze wiadomo, te gołąbki się porozrastają, ale już też fajnie leży. I to łącza, no ona jest po 999, ta matka. A włączona była na samczyka, takiego derba z 19 roku, który jest wnukiem tej pary od Waldka Piszczały najlepszej i wnukiem do 733-304, nie? Po takim 63-31 synie ich. I to takie jedno białe loto, białe lotko, a tutaj to pióro krótsze, nie? Dwa takie białe. Trzy pióra ma spierzone bodajże i to zatrzymała. Samiczka o numerze 13718. Niebieska samiczka. Tomek zna wszystkie gołębie. Do każdego w gołębniku poszliśmy, czy późny, czy nie późny, każdy numer znałeś. Ale oczywiście pokazujemy, żeby jakby było widać, żeby było. Każdy mógł sobie zobaczyć. Opowiadaj, Tomek, co to za tak. Gołębie. Niebieska jest to córka tej 4621, co była 3x4 w Polsce. Ma takie fajne białe przy oczach z obu stron na głowie. No też u Kamila Biragi, właśnie jej siostra, bardzo dobre gołąbki wydaje. No ta 4621 to super lotniczka, no 3x4 w Polsce. Jako roczna to była 4ta w długim dystansie, więc raczej rzadko się zdarza, żeby roczny gołąb już tak poleciał. Później była w kategorii wyczyn na wystawie też 4ta i była 4ta w lotnikach, samicach dorosłych, a w regionie u nas północ 2 lata z rzędu była pierwszym i drugim lotnikiem regionu, nie? I to bez podziału na płeć, czyli no 2 lata z rzędu pierwszy i drugi gołąb w samcach i w samicach, nie? No to już raczej rzadko się zdarza takie coś. Nie? No i fajnie przekazuje też już ta samica, co zaraz jest 5ta w średnim dystansie, jest właśnie po synie 4621, czyli po pełnym bracie tej samiczki. Nie? Czyli to łączenie, no jeszcze sparowałem ją właśnie na córkę 70-50, nie? To stąd wyszła ta lotniczka regionu. A czy lotniczka ta 5ta w średnim dystansie, nie? Prezentuję gołąbko numerze 13716. Niebieski samczyk. I tak, matka to jest 10-110, 13 konkursów. Ona jest tam, no w konkursie redakcji też jest chyba tam gdzieś koło 10 miejsca w Polsce teraz.
druga lotniczka bodajże oddziału. W rodowodzie będzie to opisane dokładnie, bo już nie chcę tam pomylić. A ojciec to jest 10-109, czyli brat z gniazda, czarny. Bo to jest nakrapiana matka, ojciec jest czarny i wywodzi się po z czarnej Merwe. Od Petera van der Merwe, a ojciec ich to jest złączenia no, syna złotej medalistki na tą samicę od Waldka Piszczały, nie? Czyli takie łączenie. No fotowendinga co najlepiej umie lecą i to jest ta Merwe dołożone, te czarne. No a to jest łączenie brata ze siostrą, dwa gnieździaki i ta samica ma, mówię, 13 konkursów w tym roku, dobra lotniczka. Ona już jako młoda miała, jako roczna, wtedy były te czasy, co były loty, później się zaczęły, przez ptasią grypę bodajże. Mieliśmy 10 lotów w oddziale, włożyłem ją na 9, miała 9 na 9 konkursów. Nie? Wtedy, no, no bardzo dobrze. Druga samica z takim samym wynikiem była druga w konkursie redakcji, nawet w rocznych, nie? Wtedy. Ta była poza 50 samica. Nie? Prezentuję gołębia numerze 13733. Też to nie był przypadkowy numer dany. On jest po rocznej samicy, po córce tej drugiej w Polsce, z Pitbulla. Druga lotniczka roczna Polski, co była, to jest po jej córce tej rocznej, też fajnie leciała. Też fajnie leży. A ojciec jest to syn tego Pitbulla, tego wnuka Pitbulla. I on był łączony na samiczkę z drużyny do mistrza Polski, taką 18045. Ona była po bracie złotej medalistki i po tej samicy od Waldka Piszczały. A z obu stron to są pitbulle. Dołożone pusta lotniczka. Nie? I to jest samczyk, trzy pióra spierzone. To super, leży taki ściągnięty, mocny skrzydło ciągnie przed ramię. To widać jak tego. Nawet z tej linii w tym roku mi hodowca dzwonił. Roczny samczyk zrobił 12 konkursów. No, w pierwszych z 500 na oddział. Także myślę, że bardzo dobrze. I te gołębie tak, one się, czym dalej właśnie ciężkie, długie loty, to się lepiej spisują. Nie? I to będzie samczyk, bo to już widać po głowie, po tej budowie. Także na temacie aukcji dzisiejszy materiał, Tomek, będziemy sobie kończyć. Natomiast jeszcze ostatnie pytanie o ten zbliżający się okres. Czyli twoje plany na najbliższe miesiące, powiedzmy... Znaczy w tym miesiącu, w grudniu, chcę zaszczepić gołębie. No, mykosalmowirem będą szczepione. W styczniu jakieś próbne łączenia. I dopiero wtedy w lutym będą parowane i na jajkach będzie kuracja narzęsistka. No i później przed sezonem ma drogi oddechowe. Czyli no to nic nowego później w sumie. Myślę, że też nie ma takiej potrzeby, sądząc po tym, jak gołębie wyglądają, żeby gdzieś jakieś... Znaczy no chyba, że coś wyjdzie na tych badaniach, co mówiłem, że teraz nawet będę badał jutro. Chyba, że tu coś wyjdzie, no to będą leczone, nie? Jeśli coś by wyszło. A jeśli nie, to dopiero na jajkach narzęsiska będzie podane, nie? Po tym szczepieniu. Teraz przed szczepieniem podaję więcej aminokwasów, nawet kilka dni z rzędu, elektrolity, żeby wzmocnić gołębie trochę przed tym. Nie? No, żeby jak najlżej przeszły te szczepienia ten okres. Wiem. A jeszcze miałem pytać odnośnie jakichś ewentualnie tych badań. Będziesz robił teraz, jeszcze wcześniej robiłeś badania, co ile? Starasz się systematycznie robić, czy? Tak, to nie jest powiedziane, że co miesiąc, czy co dwa, ale no, kilka razy w roku co najmniej. To tak jest badane jesienią raz, jeśli coś wyjdzie i leczę, to się staram zbadać, czy zadziałało jeszcze za chwilę. Nie? A jeśli były badane, nic nie ma, to na przykład za dwa miesiące badam kolejny raz. To też jest, bo przeważnie badam u Tomka Borkowskiego i też zależy, jak pasuje, bo przeważnie on podjeżdża, pobiera, to nie wysyłam. To też jest uzależnione nie tylko ode mnie. Ale moim zdaniem czym częściej, to lepiej, to nie zaszkodzi. Dokładnie. Także my ze swojej strony możemy zaprosić na aukcję z hodowli Tomka, no i oczywiście na aukcję gołębia, który będzie na naszej aukcji świątecznej, bo no Tomek tam dał dziecko swojego, można powiedzieć, gołębia, który chyba w największym stopniu przyczynił się do tych sukcesów. No tak, no myślę, że to 7-3-3 to podstawa gołębika i tu jeszcze takie łączenie, zimbredowany gołąb. I już takie imbredy fajnie mi wydawały, bo jak łączyłem go na złotą medalistkę czy na dzieci. No a tu jest 7-3-3 na córkę złotej medalistki i 711. No, czyli no najlepsze linie, co tu są. To jak jest ten 711 dołożony do tego 7-3-3, to jeszcze lepiej to wychodzi, nie? Bo była i ta czwarta w Polsce i dużo innych lotników. Takie lotniki w regionie na modę, teraz jest pierwszy.
do drużyny liczone co roku jakieś, no to są po córce złotej medalistki i 711 z tego łączenia, także myślę, że to najlepsze, jakie mogłem dać. Tak jest, także my na tę aukcję zapraszamy. Tomek, dzięki za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję również, też chciałem zaprosić na aukcję. Życzyć udanego sezonu kolejnego, zdrowych świąt, spokojnych. No i żeby kolejny sezon był dla wszystkich, powiedzmy, zadowalający. Bo dla jednych to wiadomo, są inne cele do osiągnięcia. Nie? Jeśli ktoś zaczyna hodowlę, no to od razu nie będzie sobie stawiał nie wiadomo jak wysoko poprzeczki. Nie? No najważniejsze, żeby być zadowolonym z tego, co wyszło, nie? Z hodowli i z osiągniętych jakby wyników, celów. Tak jest. I tym żegnamy się hasłem Dobry Lot. Dobry Lot.